Jak Amelka znalazła Boga. Amelka mieszkała na wsi. Byliście kiedyś w miejscu, gdzie nie ma bloków z betonu, szerokich ulic i kolorowych świateł na skrzyżowaniu? W zamian za to są wąskie, piaszczyste drogi, szerokie pola i dużo zieleni. Oczywiście w lecie, bo w zimie wszystko wygląda inaczej. Tak naprawdę dużo można zobaczyć poza miastem i usłyszeć też. Na przykład szum strumyka, śpiew ptaków albo stukot dzięcioła. A wszystko dlatego, że na wsi jest więcej drzew, uprawnych pól, więc ptaszki mają co jeść. Co jeszcze można usłyszeć? Pianie koguta, szczekanie psa i mruczenie kotka. Dla Amelki wszystko na wsi było kolorowe i ciekawe. Na wsi, gdzie mieszkała Amelka, można było spotkać łaciatą krowę pasącą się na łące i konika biegającego bez uprzęży lub takiego, co ciągnie wóz. Amelka lubiła konie i marzyła o małym kucyku, ale wiedziała, że to marzenie nigdy się nie spełni, bo w jej domu nie było pieniędzy, a nieraz brakowało nawet chleba. Za to wszyscy się kochali i sobie pomagali. Gdy Amelka skończyła 3 lata, mama zaprowadziła ją do pewnego domu, który nazywał się Ochronka. Amelka była trochę przestraszona, ale też bardzo ciekawa nowego miejsca. Rozglądała się po pokoju, w którym już bawiły się dzieci. Było tam ładnie, czysto i wesoło. Gdy dzieci zauważyły gości, przerwały zabawę i spoglądały na Amelkę, a ona patrzyła na nich. Zauważyła, że są tu i chłopcy, i dziewczynki, małe i większe. Zauważyła też takie dziwne panie, ubrane w jednakowe niebieskie sukienki i białe chustki na głowie. Dowiedziała się, że są to siostry służebniczki. Siostry wciąż się uśmiechały i to dodawało Amelce odwagi. Dzieci zaprosiły Amelkę do zabawy. Tańczyły w kółeczko i śpiewały ładną piosenkę. I wszystko było dobrze, dopóki Amelka nie zauważyła, że w pobliżu nie ma jej mamy. Dziewczynce zrobiło się smutno i już miała się rozpłakać, gdy podeszła siostra i przytuliła ją do siebie. Mamusia zaraz przyjdzie, obiecała siostra. I razem z Amelką zaczęła układać klocki. Amelka cieszyła się, że nie jest sama, że ma blisko taką dużą siostrę. Wszystko było ciekawe, bawiła się naprawdę świetnie. Potem był podwieczorek. Nagle w drzwiach stanęła mama. Czas wracać do domu. A jutro będę mogła tu przyjść? Oczywiście, uśmiechnęła się mama i siostry. Kolejne dni w Ochronce upływały bardzo szybko. Amelka wciąż uczyła się czegoś nowego. Polubiła dzieci i siostry. Ale najbardziej lubiła, gdy do Ochronki przychodził pan. Miał na imię Edmund. Ale dzieci często wołały do niego tato. Miał brodę i okulary. Zawsze był elegancko ubrany. Był tak dobry, że wszystkie dzieci biegły do niego, a on tulił je do siebie i z uśmiechem częstował owocami. Bawił się też z nimi, na przykład w zielone. Amelka nie znała tej gry, ale z radością patrzyła, jak grają w to inne dzieci. Pewnego dnia Amelka chciała wejść na duże schody. Były naprawdę ogromne.
ona naprawdę malutka i choć bardzo się starała, nie mogła sobie poradzić. Wtedy pojawił się obok niej pan Edmund, chwycił ją mocno w ramiona i pomógł pokonać przeszkodę. Amelka z radością i wdzięcznością uściskała ochronkowego tatę. Po przyjściu do domu opowiedziała mamusi o tym, co się stało. Ale mamusia wcale się nie zdziwiła. Wszyscy we wsi znali pana Edmunda Bojanowskiego i wiedzieli, jak dobre ma serce. On ma Boga w sercu, powiedziała mama. Następnego dnia, gdy Amelka przyszła do ochronki, była jakaś niespokojna. Wciąż biegała do okna albo patrzyła na drzwi, jakby na kogoś czekała. Siostry się dziwiły, ale Amelka nic nie mówiła. Wszystko się zmieniło, gdy do ochronki wszedł pan Edmund. Amelka powitała go promiennym uśmiechem. Gdy Edmund tylko usiadł, zaraz wspięła się na jego kolana i rączkami zaczęła rozpinać jego surdut, a potem koszulę. Wszyscy byli zaskoczeni i zdziwieni. Co ta Amelka robi? A ona, patrząc w pytające oczy Edmunda, powiedziała: Nie dziw się, ja Boga szukam, bo mamusia powiedziała, że ty masz Boga w sercu. Roześmiał się Edmund serdecznie i powiedział: Boga w sercu ma każdy człowiek. Nie możemy go zobaczyć, ale możemy poczuć jego miłość, gdy jesteśmy dobrzy dla innych. Amelka dobrze zapamiętała słowa pana Edmunda. Od tamtego dnia coś się w niej zmieniło. Częściej używała zaczarowanych słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Unikała kłótni i sporów. Zawsze sprzątała po sobie zabawki. Chętnie pomagała innym dzieciom. Czuła się jak anioł stróż. Uważniej słuchała opowiadań siostry o Bogu i chętnie uczyła się piosenek oraz wierszyków. A przy modlitwie wieczornej pytała mamusi: Czy widziałaś dziś we mnie Boga? Amelka znalazła Boga w ludzkim sercu. A czy można go zobaczyć także w tobie? Błogosławiony Edmund z portretu się wychyla, za okularów na nas patrzy się. Jak kiedyś zatroskany, przytulić chce każdego, okazać miłość, chronić nas od zła. Błogosławiony